Czy wiesz, że zdecydowana większość filmowych historii miłosnych nigdy nie mogłaby się wydarzyć w rzeczywistości? A to właśnie na podstawie tego źródła tak wiele osób buduje swoje wyobrażenie o miłości. Błędne rozumienie praw działających w relacjach damsko-męskich jest tak powszechne i tak mocno zakorzenione, że odkrycie tej prawdy w tym temacie daje mniej więcej taki efekt. Zobacz 7 najczęstszych błędów, których musisz unikać. Jednym z największych błędów, jakie możesz popełnić, jest zbyt wczesne wyznanie miłości drugiej osobie. Oczywiście, najgorsze jest wyznanie miłości, kiedy nawet nie jesteś w związku. Nawet jeżeli do tej pory podobałeś się tej osobie, to po takim wyznaniu odsłaniasz wszystkie swoje karty i przestajesz być wyzwaniem. A przez to bardzo mocno tracisz na atrakcyjności. Oczywiście, jeżeli jesteś z kimś w związku, to musisz po jakimś czasie wyznać mu miłość. Ale zaczekaj z tym, dopóki nie będziesz miał absolutnej pewności, że druga osoba czuje to samo. Tak duże wyznanie na początku relacji może być przyczyną zniszczenia równowagi uczuć w związku i może mieć fatalne skutki. Kolejnym bardzo poważnym błędem jest pokazywanie zbyt dużego zainteresowania na początku relacji. Możesz to zrobić poprzez na przykład częste dzwonienie i pisanie, ciągłe proponowanie spotkań czy kupowanie prezentów. Jeżeli takie inicjatywy cały czas będą wychodziły z twojej strony, to pokażesz drugiej osobie, że bardzo ci na niej zależy. Być może na początku będzie jej się to podobało, ale przez to nie będzie mogło powstać u niej żadne głębsze uczucie. Oczywiście powinieneś okazywać zainteresowanie ze swojej strony, ale na dłuższą metę nie może być ono większe niż to zainteresowanie, które sam otrzymujesz. Zatem, jeżeli to ty ostatnio cały czas inicjowałeś kontakt i proponowałeś spotkania, to przestań to robić i poczekaj na inicjatywę z drugiej strony, nawet jeżeli miałoby to oznaczać kilka dni ciszy. O kupowaniu prezentów czy kwiatów całkowicie zapomnij, przynajmniej dopóki nie zostaniecie parą. Kiedy ktoś jest w kimś zauroczony, to dużym błędem jest wiara, że tylko z tą jedną osobą może być szczęśliwy. Przez takie przekonanie możesz czuć się bardzo spięty w obecności tej osoby i twoje podświadome zachowanie może zdradzać, jak bardzo ci na niej zależy. A to wszystko sprawia, że nie jesteś wyzwaniem i jesteś dużo mniej atrakcyjny. W takiej sytuacji najważniejsze jest uświadomienie sobie, że to tylko iluzja, którą funduje ci twój umysł. Podchodząc do tego ze spokojem, będziesz miał dużo większą szansę na to, że ci się uda. A nawet jeżeli się nie uda, to nie będzie to dla ciebie koniec świata. Nawet jeżeli jesteś w kimś zauroczony, nie rezygnuj z poznawania innych atrakcyjnych osób. Uświadomienie sobie, że masz inne opcje, to najlepszy sposób, żeby wyluzować. Kolejnym dużym błędem jest zbyt wolne działanie i brak odwagi. Kiedy poznajesz nową, atrakcyjną osobę i ona widzi, że ci się podoba, a ty boisz się zaproponować spotkanie lub zrobić jakikolwiek inny krok w jej kierunku, to im dłużej będziesz się wahał, tym bardziej pokażesz swój brak pewności siebie i tym mniejsze będziesz miał szanse. Podobnie jest z późniejszymi etapami. Na przykład, jeżeli zbyt długo będziesz zwlekał z pocałunkiem, to relacja będzie przeradzała się w coraz bardziej przyjacielską. Dużym błędem jest obrażanie się lub robienie fochów. Najczęściej dzieje się tak wtedy, kiedy druga osoba nie pokazuje wystarczająco dużo zainteresowania. Zobaczmy przykład. Dziewczyna odwołuje spotkanie z chłopakiem, ponieważ chce pójść z koleżankami na imprezę. Chłopak się obraża i ma wyrzuty, że koleżanki są ważniejsze od niego. Na czym polega błąd? Chłopak generalizuje i zakłada, że dziewczyna w ogóle woli swojej koleżanki. Próbuje ograniczyć wolny wybór dziewczyny, przez co powstaje spór. W negatywny sposób pokazuje, jak bardzo mu zależy na tej dziewczynie i jak bardzo boli go ta sytuacja. Częste zachowania tego typu mogą doprowadzić do rozstania. Co powinien zrobić chłopak? Zrozumieć, że jeśli dziewczyna w danej chwili woli pójść na imprezę, to wcale nie znaczy, że nie zależy jej w ogóle na chłopaku. Po drugie, musi zaakceptować jej wybór. Zabranianie czegokolwiek w tej sytuacji będzie budziło tylko konflikty i będzie jeszcze bardziej obniżało atrakcyjność mężczyzny. Zdrowy związek musi polegać na zaufaniu. Kliknij w to okienko, aby zobaczyć inne wideo na ten temat. Innym błędem jest zbyt mocne okazywanie zazdrości.
Pokazuje to w bardzo negatywny sposób, jak mocno zależy ci na drugiej osobie. Nawet jeżeli masz podstawy do tego, żeby być zazdrosny, to robienie awantur, ciągłe kontrolowanie drugiej osoby, czy nawet zabranianie czegokolwiek, tak naprawdę będą działały wyłącznie przeciw tobie. Takie zachowania spowodują, że twój partner będzie zatajał niektóre rzeczy, żeby uniknąć kłótni. Przechylisz równowagę uczuć na swoją niekorzyść. Po trzecie, to jeszcze bardziej zwiększy prawdopodobieństwo zdrady. I tak nie jesteś w stanie upilnować całkowicie swojego partnera, a oprócz tego, postępując w ten sposób, osłabiasz jedną z najsilniejszych barier zapobiegających zdradzie. Jego uczucia do ciebie. Ostatni poważny błąd, o którym powiem, to okazywanie zbyt małego zainteresowania osobie, z którą zacząłeś się spotykać lub z którą jesteście w związku. Właśnie to jest najczęstszym powodem powstawania zazdrości. Kiedy pokażesz swojemu partnerowi, jak bardzo ci na nim zależy, to będzie ci bardziej ufał. Zazdrość najczęściej powstaje wtedy, kiedy on podejrzewa, że ty nie jesteś za bardzo zaangażowany i szukasz nowych znajomości. Kiedy okazujesz za mało zainteresowania w świeżej relacji, to osoba, która widzi, że nie za bardzo się angażujesz, może zwyczajnie odpuścić, mimo tego, że na początku się starała. Sztuką jest zatem znaleźć odpowiednią równowagę i okazywać mniej więcej tyle samo zainteresowania, ile sam otrzymujesz. Podobało ci się to wideo? Podziel się z nim na Facebooku lub w jakimkolwiek innym miejscu. Ta wiedza może wiele zmienić. Dzięki kilku kliknięciom możesz uratować związek swoich znajomych. Nawet jeżeli nigdy się o tym nie dowiesz. Chcesz więcej? Zobacz, co jeszcze dla ciebie przygotowałem. Do usłyszenia. Robert Marchew.